18 maja 2022. Dzisiaj wybieram się, żeby zobaczyć zamek Knanstein. Najlepiej zachowanych zamków w zachodnim Palatynacie. Znajduje się on w miejscowości Langstuhl, niedaleko Rammstein. Jezioro Gelterswok. Czy w tamtym kierunku jest południe, nie północ. A my jesteśmy... iść tutaj? Tutaj, w tej okolicy. Trasa sprawdzona, jedziemy dalej.
Jestem w Launchtul. Do zamku zostało już dosłownie niewiele. Burg Lahnstein. Jadę. Dokładna data powstania zamku nie jest znana, jednak jest odnotowany w akcie darowizny z 1253 roku. Zamek służył do monitorowania drogi do Doliny Renu przez Kaiserslautern do Lotaryngii. Źródła wskazują, że pod koniec XIII wieku zamek był zamkiem cesarskim. Do XV wieku zamek przechodził z rąk do rąk, co ostatecznie zniszczyło charakter zamku cesarskiego. Od 1518 roku dokonywano w zamku rozległych nowych konstrukcji i przebudów, które służyły głównie temu, aby móc zająć korzystniejszą i wzmocnioną pozycję obronną. W trakcie tego zbudowano tzw. Wielki Rondel, który był jedną z największych wież swoich czasów. 29 kwietnia 1523 roku elektor Ludwik V z Palatynatu, arcybiskup Ryszard z Terwiru i landgraf Filip I z Hesji przez 9 dni oblegali zamek Lahnstein i poważnie go uszkodzili w wyniku ciągłego ostrzału, strzelając około 600 pociskami dziennie. 7 maja ówczesny właściciel Franz von Ziegen zmarł w wyniku obrażeń od upadłej belki zamku. Wraz z jego śmiercią skończyły się wpływy cesarstwa w Palatynacie jako potęgi politycznej. Upadek zamku Lahnstein był widoczny symbolem i kulminacją upadku zamku w Palatynacie. W kolejnych latach odbudowa zamku była początkowo zabroniona. W tym czasie zamkiem zarządzali w imieniu hrabiów Palatynatów urzędnicy z Palatynatu Elektorskiego. Dopiero w 1542 roku zamek Lahnstein został przywrócony synom Franza von Ziegen jako lenno. Przebudowali zamek na renesansowy pałac, który został ukończony pod koniec XVI wieku. W czasie wojny 30-letniej 1618-1648 zamek i miasto zostało zdobyte i przekazane jednostkom lotaryńskim w 1643 roku. Dopiero w 1668 roku rodzina lotaryńska została wygnana przez elektora Karola I, Ludwika von der Pfalz. Ostateczne zniszczenie zamku Lahnstein nastąpiło w 1689 roku przez wojska francuskie. Możliwość wejścia na mury, ale niestety nie wziąłem portfela, a płatność jest 4 euro.
wyrwało drzewo z korzeniami. Mam nadzieję, że to był ostatni. No i oczywiście, że nie. A taka fajna trasa była kiedyś tutaj. Singielek elegancki. Możecie go zobaczyć na innych moich filmach. Teraz przynajmniej mam wybór. Mogę tamtędy też jechać. Poziom wody wysoki. Czy będzie już przejazdny? O, widzę, że tu już cieli. Ale ma to też swój urok. Teraz i bardzo naturalny wydaje. No i kaczuszka. Thank you.
jadę tą ścieżką do końca, zobaczę, czy mi się uda przyjechać do domu, nie jadąc ulicami za bardzo. No i wycieczka zbliża się ku końcowi. Dzięki, że zostaliście ze mną, jak tego słuchacie. Mam nadzieję, że się podobało. No trochę mało tego zamku widzieliśmy. Następnym razem postaram się nie zapomnieć portfela i wejdę na górę. Niestety z drona nici będą w tamtym miejscu. Baza Ramstein jest za blisko i to jest strefa zamknięta dla lotu. Tak więc jeszcze raz dzięki, znikam.